grono, widzę wielu profesorów, ministrów, uczonych, Polaków, patriotów. Polaków nie w sensie tylko etnicznym. Jest pan doktor Nabil Al-Marazi z Syrii, który jest Polakiem pochodzenia syryjskiego. Jest profesor Gabriel Janowski, który uratował polskie rolnictwo. Jest obecnie najlepszy geopolityk, moim zdaniem, ja subiektywne mam, to jest moje zdanie, państwo mogą się nie zgodzić, w Polsce, mój szanowny znajomy, nasz pan Leszek Sykulski. Powinienem był rozpocząć i proszę o wybaczenie, bo mnie uczono w dzieciństwie, że kobiety mają pierwszeństwo, ale tak jak już zacząłem mówić o to Polakach pochodzenia i zaczęło od Polkach, jest z nami pani rektor, profesor doktor habilitowany, pani Maria Szyszkowska. Pani Maria Szyszkowska, tam można nabyć i mieć autograf, wydała teraz wspaniałą książkę z panem ministrem Janowskim, jechaliśmy, to myślałem, że z nim sobie porozmawiamy, a on nie chciał ze mną rozmawiać, jak mu dałem tę książkę, to a miałem wczoraj egzemplarz, to nie cały sobie był zaczytany. Nie, no tak przesadzam. Obok pani profesor Szyszkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyjechał profesor Włodzimierz Osadczy. Członek zarządu naszego stowarzyszenia. Właśnie wszedł teraz prezes Towarzysza Sokół Gimnastycznego Strzeleckiego, pan Okorski. Tak się złożyło, że za panią Szyszkowską siedzi wybitny profesor Pomykało, który mam nadzieję, że zechce zabrać też dzisiaj głos. Gdzieś tam z tyłu się schował, a będzie przemawiał. No będzie mówił członek zarządu, jeden z naszych założycieli naszego stowarzyszenia, profesor Gracjan Cimek z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni. I wszystkich państwa musiałbym przedstawić, ale to by zajęło dużo czasu. Sam siebie przedstawi, nazywa się Świder. A taka ciekawostka, że byłoby nas jeszcze więcej tutaj dzisiaj, a nie ma, bo w mojej parafii, w maleńkim drewnianym kościółku w Żukowie pod Grodziskiem Mazowieckim, gdzie mój syn tu obecny przyjmował komunię, jest dzisiaj msza za pana Filipskiego, aktora, który grał Hubala. I jest tu obecny Maciej Poręba, syn Bogdana Poręby, reżysera tego filmu Hubal. Myślę, że wszyscy z nas widzieli. Obok z Katowic przyjechał pan Jastrzębski, najlepszy według mnie znawca ruchu narodowego w Polsce obecnie. Jest pan redaktor Ronald Lasecki, który też być może dzisiaj zechce zabrać głos. Jedzie do nas, dzwonił, że pędzi samochodem. Jeden z najbardziej takich znanych youtuberów w Polsce, pan Maciej Maciak. Także będzie, tylko jeszcze go nie widzę. Tutaj dzwonił, że jest w drodze. Za godzinę. Za godzinę będzie. Mniej więcej tak, tak dzwonił. I to nasze spotkanie, tak sobie wymyśliliśmy, jest wiele różnych konferencji. Wiele ciekawych konferencji, bardzo ciekawych, które mówią o przeszłości, o powstaniach, o Piastach i Rurykowiczach. A teraz się dzieje w Polsce i na świecie bardzo wiele niepokojących rzeczy. Bardzo wiele. I
zaprosiliśmy, poprosiłem te osoby, które tu zechcą przemówić, jeśli ktoś zechce z pozostałych osób zabrać głos w dyskusji, czy przemówić, jak najbardziej, ale te konkretnie, które zaprosiłem, to pytały mnie te osoby, dobra Mariusz, przyjedziemy, ale powiedz, jaki jest temat naszej konferencji. Ja powiedziałem, co robić? No ale jaki jest temat? Co robić? Czyli ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, obiecał, że wpadnie na przykład pan profesor Witold Modzelewski, zobaczymy, bo miał jakieś ciężkie zajęcia ważne poprzekładać, jest finansistą. Pan Janowski, wybitny znawca rolnictwa, pan Sykulski, wybitny geopolityk, pan profesor Osaczy, pani Szyszkowska, wybitni filozofowie. W swojej dziedzinie jakiejś poprosiłem, żeby powiedzieli, widzę taki problem i można robić to i to. I poprosiłem, tutaj są przedstawiciele trzech telewizji, ma być dwóch wydawców, których jeszcze nie widzę, pan Józef Białek, właściciel wydawnictwa Wektory z Wrocławia, który jedzie, więc się też może spóźnić, leci z Jugosławii pan Przemysław Piasta, wydawca tygodnika Myśl Polska. I chciałbym, zaproponowałem im, żeby wspólnie oba wydawnictwa, czyli Wektory i Biblioteka Myśli Polskiej, żeby z naszego tutaj dzisiejszego spotkania, żeby wydana została książka Wademekum swego rodzaju Co robić. Czy się to uda, czy nie, czy dotrze ta książka do rozumu tych ludzi, małego rozumu, którzy rządzą Polską. Pan Modzelewski, jedną ze swoich książek, do której napisałem zresztą wstęp, umieścił łacińskie przysłowie, jak małą mądrością rządzony jest świat. No ale musimy tej mądrości szukać i ją przekazywać i rozpowszechniać. I od tego zacznijmy. Panie doktorze, do pana Sykulskiego się zwracam. Czy zechce pan rozpocząć? Może, tak jak mówiłem, Mariusz przedstawi pana doktora, pan mecenas Andrzej Ceglarski. Już jest pan wywołany. Jest pan Przemysław Piasta, wydawca Myśli Polskiej. Wygłosowali specjalnie dzisiejszy. Tak, panie mecenasie, bardzo proszę o przedstawienie. Dobrze, to tylko nie, ja nie będę oczywiście już tak długo mówił, a tylko bardzo króciutko. Dwa zdania wstępu. Szanowni państwo, pierwsza rzecz, która w dzisiejszych czasach jest wyjątkowa. To znaczy, żyjemy naprawdę w czasach bardzo ciekawych. Żyjemy w czasach bardzo ciekawych, a jak wiemy, obyś żył w ciekawych czasach, to było chińskie przekleństwo. Wydaje mi się, że to są czasy, kiedy wszystkie kwestie dotyczące geopolityki szczególnie ciekawią nas tutaj zebranych, ale i w ogóle polskie społeczeństwo, bo ile powiedział, tak jak powiedział pan Mariusz, tak, że rzeczywiście różne ciekawe i nieciekawe rzeczy dzieją się w tempie szybszym niż dotąd na świecie, wydaje mi się, że szczególnie nas najbardziej interesuje to, co dzieje się tutaj i obok nas, bo zawsze poszło na najbliższe ciało. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o analizę bieżącej geopolityki, to wtedy ona jest wartościowa, jeśli spełnia, tak jak każda ludzka tak naprawdę praca, dwa warunki. Jest mega profesjonalna i jest mega uczciwa. Wydaje mi się, że to, co pokazuje w swoich analizach pan doktor Sykulski, aż chciałem powiedzieć profesor, aż nie mogę uwierzyć, że ciągle doktor, ale dla nas wszystkich pewnie już profesor. To, co tak naprawdę prezentuje pan doktor Sykulski, to jest mega profesjonalizm, to jest mega uczciwe. No i wierzymy, że dzisiaj będzie podobnie, że dzisiaj w wyniku tej dyskusji coś więcej się dowiemy, a myślę, że w tym gronie wszyscy jesteśmy tutaj dorośli. Możemy mówić sobie szczerze, otwarcie jak jest i jedno zdanie jeszcze uzupełnienia do tego, co powiedział pan Mariusz. Każdy z Państwa może zabrać głos. To jest dyskusja interpersonalna, to nie jest seria wykładów. Mamy rzeczywiście wspaniałych mówców, mamy osoby, które wszyscy darzymy niewątpliwie ogromnym szacunkiem, ale każdy z nas może zabrać głos, każdy może zadać pytanie, może gdzieś się nie zgodzić. Panie doktorze, ja już nie śmiem zabierać panu więcej czasu, zapraszamy.
Zapraszamy pana doktora i jedna taka generalna prośba do państwa, żebyśmy w swoich wystąpieniach, przemówieniach i dyskusji mówili głównie o przyszłości, co robić, jak ma wyglądać, jakie scenariusze w przyszłości, jak widzimy naszą Polskę za rok, 5, 10, 15 lat. My za historię wszyscy obecni na sali doskonale znają. Teraźniejszość potrafimy opisać. Prosimy o to, co robić do przodu. Oczywiście dajemy sobie sprawę, że nie wszystko, co powiemy, się spełni, sprawdzi się, ale im będziemy wiedzieli więcej na temat, co się może wydarzyć, innymi poglądy, tym możemy szybciej zareagować. I też prośba następna, w naszym stowarzyszeniu, w naszych wystąpieniach prosimy nie używać mowy nienawiści, ksenofobii, rasizmu, nie oceniamy nikogo według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii, mamy tutaj różne religie na sali, światopoglądu, przynależności partyjnej, narodowej. Jesteśmy stowarzyszeniem ponad wszelkimi podziałami i taki chcielibyśmy być i takie chcielibyśmy wystąpienia. Gdy ktoś będzie naruszał te nasze zasady, będziemy przerywali. Panie doktorze, przepraszam, bardzo na pewno w pana wystąpieniu nie, elementy nie wystąpią. Ale zanim... Czekamy na ucztę intelektualną. Czekamy, natomiast proszę państwa, ja tylko tutaj widzę, wyliczyłem teraz 15 wolnych miejsc. Zapraszam do pierwszego rzędu, w drugim, z prawej strony, w tamtym kącie jest dużo wolnych miejsc. Tych państwa, którzy stoją pod ścianą, bo nie ma potrzeby podchylania ścian. Dziękuję. Panie doktorze. Ale to w tą stronę. Tam, gdzie pisze rezerwacja, proszę państwa, to jest dla was rezerwacja. Dobrze, dobrze. Nie, nie, pani Zosia, nie, dobrze. W pierwszym rzędzie też jest ze cztery wyrezerwowane miejsca. I w tamtym części sali, z góry po prostu łatwiej widzę. Ale dla pana Maćka jeszcze trzeba jedno miejsce nie zarezerwować. Nie, to nie. W razie tego pana Maćka, to i tu posadzimy. Dobrze, dobrze, tak, spokojnie. Ściągnąć to. Nie, nie, tu jest zarezerwowane. Jedzie ktoś po prostu. Szanowni organizatorzy, panie, panowie profesorowie, szanowni państwo w swoich stopniach i tytułach. Następnie chciałbym serdecznie podziękować po pierwsze organizatorom za zorganizowanie tak wyśmienitej inicjatywy, zarówno mam na myśli stowarzyszenie, jak i nasze dzisiejsze spotkanie, jak i państwu, tak licznie zgromadzonym, państwo się nie mieścicie w tej dużej sali, to też świadczy o zainteresowaniu Polską, naszymi sprawami, naszą przyszłością. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sytuacji geopolitycznej państwa polskiego, stanu naszego bezpieczeństwa i oczywiście szanując formułę zaproponowaną przez organizatorów, postaram się powiedzieć kilka słów moich subiektywnych, co robić w zakresie szeroko pojętego naszego bezpieczeństwa. Chociaż sytuacja nie jest prosta, to jest truizm. Szanowni państwo, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że nawigatorzy państwa polskiego dzisiaj obrali kurs na wojnę. Na wojnę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że polityka zagraniczna państwa polskiego, zwłaszcza polityka wschodnia po roku 1999, jest polityką konfrontacyjną. Jest polityką w pełni podporządkowaną interesom obcego mocarstwa. Jest w pełni podporządkowana interesom mocarstw anglosaskich. Przede wszystkim oczywiście Stanom Zjednoczonym, ale wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone budują całą sieć swoich partnerów, senior partnerów, junior partnerów, jakbyśmy tego nie nazywali. Wiemy doskonale, że Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, takie państwa są dzisiaj traktowane bardzo po partnersku ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone od roku mniej więcej 2008 zorientowały się, że niemożliwe jest utrzymanie liberalnej hegemonii na świecie bez wprowadzenia nowych konfliktów, bez rozpoczęcia nowych konfliktów, krótko mówiąc bez podpalenia Eurazji. Nie ma takiej możliwości, ponieważ rok kryzys gospodarczy lat 2008-2009 jasno podważył tę hegemonię Stanów Zjednoczonych.
Amerykanie byli absolutnie dominującym mocarstwem po 1991 roku, aż do tego kryzysu, kiedy pękła ta bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I wtedy Hillary Clinton, już jako sekretarz stanu, w roku 2011 ogłosiła ten słynny zwrot ku Azji, tak zwany pivot na Pacyfik. Amerykanie po 10 latach zdali sobie sprawę, że głównym beneficjentem globalizacji i przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu jest Chińska Republika Ludowa. Wielki popłoch wśród amerykańskich strategów spowodowało oświadczenie przewodniczącego Xi Jinpinga z listopada 2013 roku o budowie nowego jedwabnego szlaku, o jednym pasie, jednej drodze, czyli zjednoczeniu Eurazji gospodarczym, powiązaniu Eurazji wszystkimi połączeniami logistycznymi, handlowymi, gospodarczymi. To jest wielkie, śmiertelne zagrożenie dla liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskiej dominacji nie tylko geopolitycznej, ale także cywilizacyjnej. Wszystko to, co rozumiemy dzisiaj przez te pojęcie cywilizacji liberalnej, czy cywilizacji demoliberalnej, jakbyśmy ją nie chcieli nazwać, ze wszystkimi tymi negatywami tejże amerykańskiej kultury, jest dzisiaj zagrożone. Jest zagrożone przez wielką globalną zmianę sił. I od roku 2008 Amerykanie robią bardzo wiele, aby podpalić Eurazję. Doskonale obserwowaliśmy to od końca roku 2010, z apogeum w latach 2011-12, to co zostało zupełnie niesłusznie nazwane tak zwaną arabską wiosną, czyli tak naprawdę próbą podpalenia Magrebu i Bliskiego Wschodu. Doskonale widzimy to po dziś dzień w Syrii. Widzimy, co Amerykanie zrobili z Libii. Widzimy doskonale, co zrobili z Syrii. Widzimy to, co zrobili w Serbii w 1991 roku, jeszcze wcześniej. Widzimy, co zrobili w Afganistanie w 2001 roku, czy przez te 20 lat najdłuższej przegranej przez Amerykanów wojny. Widzimy, co zrobili w Iraku. Amerykański uniwersytet, Brown University, prowadzi program badawczy pod tytułem Costs of War, czyli koszty wojny. W Polsce o tym się w ogóle nie mówi. Sami amerykańscy badacze podkreślają, że w latach 2001-2021 w wyniku wojen napastniczych prowadzonych przez Stany Zjednoczone zginęło ponad 900 tysięcy ludzi. Ponad 900 tysięcy ludzi zostało zabitych w wyniku bombardowań, w wyniku tortur, w wyniku wojen domowych, w wyniku rebelii, w wyniku głodu, chorób, epidemii. I to jest hegemon, który chce narzucać dzisiaj Europie i Eurazji i całemu światu normy moralne, normy etyczne. Absolutnie na to nie może być zgody. Absolutnie na to nie może być zgody. Szanowni Państwo, i widzimy to doskonale, że dzisiaj Amerykanie są zdesperowani. Zdesperowani. Mniej więcej od roku 2015-16 próbują wcielić w życie to, co pięknie expressis verbis, czyli wprost powiedział dr George Friedman, bardzo mocno promowany w Polsce amerykański strateg, który w 2016 roku na łamach Chicagowskiej Rady Spraw Globalnych powiedział, że Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, aby stworzyć, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I to zostało uruchomione, szanowni Państwo, w tym samym 2016 roku w postaci inicjatywy Trójmorza. Przecież Trójmorze, tak zwany Trójkąt Lubelski, a ostatnio nowa propozycja rządowa Polska, Bałtyckiej Ósemki, to nic innego jak próba właśnie tworzenia amerykańskiego kordonu sanitarnego, który ma z jednej strony naciskać na Niemcy, a z drugiej strony osłabiać Rosję. Ale to jest za mało dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ ich hegemonia naprawdę się kruszy. Mają coraz większe problemy wewnętrzne, bardzo poważne problemy wewnętrzne. W związku z tym widzimy, jak mocno ingerują w przestrzeń postsowiecką. Widzimy doskonale, ile miliardów dolarów, co zresztą przyznała Victoria Nuland, wpompowali w Ukrainę. Przecież ten konflikt na Ukrainie nie rozpoczął się ani w roku 2022, ani w 2014. Już pierwsze apogeum tego konfliktu amerykańsko-rosyjskiego na terytorium Ukrainy widzieliśmy w roku 2004. Pomarańczowa rewolucja i haniebny udział polskich polityków ramię w ramię z neonazistami ukraińskimi na zachodniej Ukrainie. Na to absolutnie nie powinno być zgody. Natomiast widzimy, że Amerykanie starają się oddziaływać w przestrzeń postsowiecką, starają się osłabić Rosję, starają się rozerwać
taktyczny sojusz rosyjsko-chiński. I od przez ostatnie 8 lat Amerykanie wpompowali miliardy dolarów w armię ukraińską, w ukraińskie służby specjalne, w ukraińską gospodarkę. I to, co dzisiaj obserwujemy, to nie jest, szanowni państwo, tylko i wyłącznie wojna rosyjsko-ukraińska. To jest proxy war, jak mówią Amerykanie. To jest wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników z NATO i tych spoza NATO, bo mówimy tutaj także o tym sojuszu pięciorga oczu, tych państw, które wymieniłem. Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania i Kanada. Oczywiście Wielka Brytania i Kanada są w NATO. Z Rosją, a pośrednio także z Chinami. O to idzie gra, szanowni państwo. Tu nie chodzi o to, że walczy się o demokrację, o prawa człowieka. Nie. Tu są twarde interesy geopolityczne. I niestety w tej koncepcji, którą zaprezentował i Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już amerykański geostrateg, i George Friedman, Polska ma być zderzakiem strategicznym. Zaraz za Ukrainą. Świetnie to opisał profesor Brzeziński w swojej książce Wielka Szachownica. Polecam państwu, myślę, że większość z państwa słyszała o tej książce, ale polecam sięgnąć do niej, sięgnąć po nią, ponieważ ona nie straciła swojej aktualności. Ukraina jest tam wymieniana jako sworzeń geopolityczny. Gdybyśmy zamienili to słowo sworzeń, bardzo żargonowe, akademickie, na słowo zderzak, to zobaczymy, że absolutnie ta polityka jest realizowana. Dzisiaj Ukraina jest amerykańskim zderzakiem. Celem Amerykanów jest maksymalne osłabienie Rosji cudzymi rękami. W tym przypadku rękami Ukraińców. Tylko że siła Ukrainy już bardzo mocno maleje. Maleje, już są problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami. I jeżeli sięgniemy po książkę Brzezińskiego, to tam jest napisane bardzo wyraźnie. Jeżeli Ukraina zacznie słabnąć bądź upadnie, kolejnym sworzniem, czytaj, zderzakiem geostrategicznym Polska. Staje się Polska. I widać tutaj bardzo mocne ciśnienie, bardzo mocny nacisk na to, aby Polska włączyła się do tego konfliktu. Aby Polska weszła nie tylko w postaci wsparcia w uzbrojeniu, prawda, we wsparciu humanitarnym, gospodarczym, sprzedaży paliwa na Ukrainę, sprzedaży węgla na Ukrainę i tak dalej, ale aby Wojsko Polskie wzięło udział w tej wojnie. I to jest realne, śmiertelne zagrożenie dla państwa polskiego. Jako oficer rezerwy, jako porucznik rezerwy, który wielokrotnie, kilkunastokrotnie był powoływany na różnego rodzaju ćwiczenia. Ja nigdy jako żołnierz zawodowy nie służyłem, ale byłem na wielu szkoleniach, kursach, nie jeden poligon zwiedziłem w Wojsku Polskim i wiem, jak dramatycznie wygląda system szkolenia rezerw w Wojsku Polskim. Jak dramatyczne są zapóźnienia. Wiemy również doskonale, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Potwierdziły to dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku i z 2019 roku. Polska nie jest przygotowana, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zwykłym ludziom. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale 23 czerwca bieżącego roku w Sejmie odbyło się spotkanie jednej z podkomisji, na której wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz obecny wtedy komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznali, że w Polsce miejsce w schronach ma 3% populacji. 3% populacji. W polskim prawie budowlanym nawet nie ma definicji schronu. Nikt nie zadbał przez ostatnie 30 lat o definicję schronu. Nie, a w tych 62 tysiącach budowli, które można uznać za schrony, bardzo często nie ma urządzeń filtrowentylacyjnych, nie ma całej infrastruktury i logistyki, która jest niezbędna do przetrwania ostrzału rakietowego, bombowego. Nie mówiąc o zagrożeniu nuklearnym, bo przecież takie zagrożenie potencjalnie jest i musi być brane pod uwagę przez każdego decydenta w Polsce. I niestety, szanowni państwo, z tych 3% populacji, która może się schronić, tak naprawdę ułamek procenta będzie miał jakąkolwiek ochronę w przypadku promieniowania, w przypadku fali uderzeniowej, w przypadku promieniowania cieplnego, czyli tego wszystkiego, z czym możemy mieć do czynienia w przypadku potencjalnego większego konfliktu w naszej części Europy. Przechodząc powoli do drugiej części, do tego, co robić, chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że polska polityka wschodnia jest naznaczona bardzo szkodliwym mitem. Mitem jagiellońskim, mitem romantycznym i mitem Międzymorza. To jest najbardziej szkodliwe skażenie polskiej myśli politycznej, z jakim mamy do czynienia, może obok kultu powstań, niepotrzebnych, zupełnie szkodliwych,
w historii państwa polskiego, może poza powstaniem oczywiście wielkopolskim, gdzie tutaj oczywiście chwała przywódcom tego powstania i oczywiście zwykłym powstańcom. Wszystkim powstańcom cześć i chwała, bo to nie oni wywoływali, mówię o zwykłych, szeregowych członkach powstania, zwykłych powstańcach, ale hańba absolutna tym czynnikom politycznym, które doprowadziły do wykrwawiania narodu na przestrzeni dziejów. Szanowni Państwo, ten mit Polski Jagiellońskiej, jakiegoś budowy Międzymorza, jest jednym z najbardziej szkodliwych. Działalność telewizji Bielsat, wtrącanie się wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś. Widzimy to doskonale po 9 sierpnia roku 2020, czyli po ostatnich wyborach prezydenckich w Republice Białoruś. Próba wywołania kolorowej rewolucji w tym państwie przy udziale polskich czynników dyplomatycznych. Mówimy o działalności służb specjalnych z terytorium Polski. Próba tworzenia jakiegoś rządu alternatywnego białoruskiego na terytorium państwa polskiego. To są absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne działania, które podważają równowagę sił w regionie i narażają nas, kraj nieprzygotowany do wojny. Proszę zobaczyć, mieliśmy już po 5 latach mieć ponad 53 tysiące wojsk obrony terytorialnej. Jest ledwie 30 kilka tysięcy. Gdzie tutaj 300 tysięcy? Proszę zobaczyć, jaka jest proporcja sił na Ukrainie. Jak wygląda system obrony cywilnej, jak wygląda system obrony terytorialnej na Ukrainie. To są nieporównywalne w ogóle systemy. My jako kraj prowadzimy politykę na żyro, a tym żyrantem są Stany Zjednoczone. I powstaje fundamentalne pytanie dzisiaj. Co się stanie z bezpieczeństwem państwa polskiego, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie? A wiele wskazuje na to, że do takiej wojny dojdzie. Wiemy doskonale, że Izrael, expressis verbis, bezpośrednio już politycy Izraela mówią, przygotowują się do wojny z Islamską Republiką Iranu. Uważam, że wielkim skandalem w polskiej dyplomacji i w ogóle w polskim życiu publicznym było zorganizowanie w lutym 2019 roku konferencji antyirańskiej tutaj w Warszawie. Ja miałem przyjemność i zaszczyt brać udział w konferencji jako kontra do tej konferencji rządowej antyirańskiej, gdzie protestowaliśmy siłami oddolnymi, siłami także polityków niezgadzających się z tą wizją. Protestowaliśmy jako naukowcy, jako przedstawiciele środowiska akademickiego, ale widzimy, że ta próba wciągnięcia Polski już nie tylko do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi, ale na drugi front, do wojny na Bliskim Wschodzie jest coraz większa. Jest coraz większa. Ja się pytam, zadaję publiczne pytanie. W jakim celu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak, w tym roku odwiedził Izrael? Przypomnę tylko, że Izrael nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomnę tylko, że Izrael nie jest członkiem NATO. Tylko Izrael. Dlaczego szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, nie informując o szczegółach, ja nie mówię o tych ogólnych, o tych ogólnikach sprzedawanych opinii publicznej, odwiedził Izrael. W rewizycie, tydzień później, szef Sztabu Sił Obronnych Izraela, bo taka jest nazwa oficjalna Sił Zbrojnych tego państwa, przyleciał do Polski. Pierwsze swoje kroki skierował do Muzeum byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zaatakował prezydenta Iranu. Szanowni Państwo, z terytorium państwa polskiego jest werbalnie atakowany prezydent Iranu przez najwyższego dowódcę Izraela. Pytanie, jaki Polska ma w tym cel? Generał Kochavi, Aviv Kochavi, bo o nim mowa, odwiedził również Warszawę. Pytanie, w jakim celu? Mamy do czynienia z dziwnymi negocjacjami polsko-izraelskimi, poprzedzonymi konferencją sprzed 3,5 roku antyirańską, która każe postawić dzisiaj pytanie, czy Polska jest przewidywana do udziału, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, w jakim charakterze, w wojnie z Iranem. Bo o tej wojnie oficjalnie powiedział były już premier Naftali Bennett, powiedział o tym premier Yair Lapid, powiedział o tym minister obrony Benny Gantz, mówi o tym generał Aviv Kochavi. W tym roku odbyły się jedne z największych w historii Izraela ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia, które symulowały lotnicze, potężne, zmasowane uderzenie na Iran. Oczywiście pod pretekstem uderzenia w instalacje rzekomo służące do broni jądrowej. I trzecie zagrożenie, czyli potencjalny konflikt na Indo-Pacyfiku. Potencjalny konflikt między Chinami, oczywiście Chinami właściwymi, a
Tajwanem i między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Co się, proszę Państwa, stanie, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, do konfliktu na Indo-Pacyfiku? Czy Amerykanie, którzy od 2011 roku robią pivot na Pacyfik, robią zwrot ku Azji, będą tak samo bronić Polski jak Izraela? Będą tak samo bronić Polski jak Tajwanu? Tak samo będą bronić Polski jak Korei Południowej? Czy zostaniemy z tym bałaganem sami? Nieprzygotowani, bez systemu obrony cywilnej, bez absolutnie sił zbrojnych, które są gotowe do pełnoskalowej wojny. A przypomnę tylko, że na Ukrainie jeszcze pełnoskalowej wojny nie ma. Dopiero ona może być. Niestety jest bardzo wielce prawdopodobne, że przekształci się to w wojnę pełnoskalową. Zatem, co robić? Szanowni Państwo, dwa poziomy, takie najprostsze, które można sobie jako zwykły człowiek wyobrazić. Poziom państwowy i poziom zwykłego człowieka. W poziomie państwowym musi nastąpić radykalna zmiana polityczna. Musi nastąpić odejście od funkcji klienta Stanów Zjednoczonych. Musimy odejść od funkcji wasala Stanów Zjednoczonych. Inaczej nie będzie żadnej niezależnej polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Polska jak tlenu dzisiaj potrzebuje polityki wielowektorowej, której rdzeniem, fundamentem jest zasada zero wrogów wśród sąsiadów. Podkreślam, zero wrogów wśród sąsiadów. To jest fundamentalna zasada. Druga zasada to jest prymat interesu ekonomicznego. Robimy interesy z każdym, z kim nam się opłaca. Jeżeli Chińczycy robią koncepcję nowego jedwabnego szlaku, koncepcję jednego pasa, jednej drogi, rozwijają huby, rozwijają połączenia morskie, lądowe, jednoczą kontynent gospodarczo, dlaczego mamy na tym nie skorzystać? Leżymy w takim położeniu, leżymy w takim miejscu Europy, mamy takie położenie geograficzne, że bycie pośrednikiem wschód-zachód, północ-południe, nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, to jest nasza racja stanu. Nie może być tak, że ambasador amerykański mówi nam, z kim mamy handlować. Tak nie może być. I kolejna sprawa, szanowni państwo, robimy interesy oczywiście z każdym, z kim koresponduje nasz interes narodowy, tak? Natomiast oczywiście strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak mówi stare polskie powiedzenie, i jeżeli chcemy pokoju, musimy się szykować do wojny. Musimy być mocni, musimy być zorganizowani. Dlatego po pierwsze, szanowni państwo, system obrony cywilnej. Nie może być tak, że obecny rząd próbuje wprowadzić system tyrania plus. System tyrania plus tylnymi drzwiami wprowadzić ustawę o ochronie ludności, która pozwala na wywłaszczanie ludzi, która pozwala na dokwaterowywanie jakichś innych ludzi do naszych mieszkań, do naszych domów, który pozwala wprowadzać odgórnie komisarzy do samorządów. No tak nie może być. Jest procedowana obecnie ustawa o ochronie ludności cywilnej, ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Absolutnie skandaliczny projekt. Widzimy to zaciskanie się kleszczy. I wreszcie nie możemy pozwolić, szanowni państwo, na zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Pomoc humanitarna tak, ale nie zorganizowana akcja przesiedleńcza. Nie ma zgody na zorganizowaną akcję przesiedleńczą i zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. A niestety, jeżeli wczytamy się w bardzo mądrą broszurę, którą wydała Konfederacja Korony Polskiej pod tytułem Stop Ukrainizacji Polski, broszura jest do pobrania bezpłatnego na stronie internetowej tej partii, to wczytamy się, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procederem, gdzie tak naprawdę garstka ludzi otrzymała status uchodźców, a cała reszta pobiera całe świadczenia socjalne, no praktycznie na jakiej podstawie, ja się pytam dzisiaj. To każe zadawać pytanie, czy nie mamy do czynienia z próbą zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Tyle jeśli chodzi o... I temu trzeba powiedzieć stop i absolutnie pomoc humanitarna tak, ale po udzieleniu tej pomocy humanitarnej jako gospodarz, oczywiście gościnny, potrafimy odprowadzić gości do drzwi. Ostatnia sprawa, ale last but not least, jak mówią anglosasi, czyli ostatnia, ale nie najmniej ważna. Jak się przygotować? Bo możemy sobie mówić o radykalnych zmianach politycznych. Wiemy doskonale, że wymaga to głębokich zmian i w Sejmie, i głębokich zmian w służbach specjalnych w Polsce. Wiemy doskonale z badań Instytutu Pamięci Narodowej, że polski wywiad po roku 1989 i nie tylko wywiad został podporządkowany pod CIA. Wiemy, że polskie służby specjalne w bardzo dużej mierze nie są służbami samodzielnymi i trzeba to zmienić, ale to są zmiany radykalne.
Tutaj nie wszystko od nas zależy. Niestety, tak jak w roku 1918, nie wszystko od nas zależało. Bardzo wiele zależało od koniunktury zewnętrznej, od uwarunkowań wewnętrznych. Ale gdyby nie było tej pracy organicznej, tej pracy u podstaw, którą wykonywał Roman Dmowski, cały obóz narodowy, Ruch Ludowy, Wincenty Witos, wielu innych, Wojciech Korfanty, gdyby nie było także zalążków polskiej siły, siły zbrojnej i tej w kraju, i tej, którą budował generał Józef Haller na zachodzie, to nie byłoby Polski w takich granicach, a na pewno nie przetrwałaby wojny, która była na początku niepodległości. Zatem co robić jako zwykły człowiek? Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest głęboka edukacja i wymiana informacji. Dywersyfikujmy się informacyjnie. Nie zdawajmy się na jedno źródło informacji. Twórzmy swoje media, twórzmy swoje kanały informacyjne. Nie mamy szans stworzenia jednej wielkiej telewizji, która będzie rywalizować z TVP, TVN-em, CNN. Ale możemy stworzyć tysiące kanałów w mediach społecznościowych. Dziesiątki, setki tysięcy takich kanałów. Nawet jeżeli zamkną 100 czy 1000, to nie zamkną nam ust. To jest taktyka roju. To jest strategia oporu niekierowanego. Tak się właśnie tworzy nowoczesny opór w XXI wieku. Strategia oporu niekierowanego. Polecam, szanowni państwo, świetny artykuł doktora, już teraz profesora, Jarosława Tomasiewicza w Przeglądzie Geopolitycznym w tomie pierwszym. Można znaleźć, wygooglować sobie za darmo, przeczytać, czym jest strategia oporu niekierowanego. Zachęcam do zapoznania się. Strategia roju. Tworzymy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy kanałów informacyjnych, takich, których nie można po prostu zamknąć. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, zamkną nam 1000 czy 2000, zostanie 22 tysiące innych. Głęboka edukacja, ale edukacja, która, rozumiem przez to, po pierwsze, edukację dla bezpieczeństwa, mądrą. My jako realiści musimy przetrwać. Choćby była ta wojna, odpukasz, choćby była ta wojna, ona może być, ona jest bardzo prawdopodobna, że nas w tę wojnę wepchną po prostu Amerykanie, to my musimy przetrwać. Dlatego warto dzisiaj przygotowywać się, mądrze myśleć na zasadzie przetrwania, robić zapasy, interesować się stronami związanymi z szeroko rozumianym przetrwaniem w warunkach czy to miejskich, czy to wiejskich, robić zapasy żywności, wody, jedzenia, lekarstw, środków łączności i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, bo jest materiał na moim kanale. Jeżeli ktoś z państwa chce, jest specjalny materiał, jak przygotować się na czas kryzysu i wojny właśnie na kanale na YouTubie, póki ten kanał oczywiście jest. Druga sprawa, szanowni państwo, to jest edukacja, głęboka edukacja polityczna i geopolityczna. Bez wiedzy nie zrobimy nic. Musimy być mądrzejsi niż ci niezbyt lotni dziennikarze. Bardzo często spotykamy się z dziennikarzami, z różnego rodzaju publicystami, których IQ jest równe temperaturze otoczenia, którzy próbują nam wmówić, że w naszym interesie jest przyjmowanie milionów migrantów, że w naszym interesie jest pójście na wojnę z Putinem, bo przecież Putin już nie ma broni, nie ma rakiet, Putin nie ma skarpet dla żołnierzy, nawet nie ma omuc dla tych żołnierzy rosyjskich, a co dopiero jakiegoś uzbrojenia, więc Rosja jest słaba i trzeba Rosję dobić, dobić tego niedźwiedzia, czyli to jest usprawiedliwianie wejścia wojska polskiego na Ukrainę. Nie wolno do tego dopuścić, dlatego tak ważna jest nasza samoedukacja. Od ostatniego tygodnia października rusza Akademia Geopolityki, platforma e-learningowa, darmowa, w 100% darmowa, gdzie będzie na początek kilkanaście, a następnie kilkadziesiąt, kilkaset wykładów niezależnych od YouTube'a, niezależnych od Facebooka, od tych wszystkich wielkich korporacji. Zebraliśmy środki na to, uruchamiamy jeszcze w tym miesiącu Akademię Geopolityki. Zachęcam do kształcenia się w tym zakresie i do uświadamiania w swoich małych ojczyznach, w swojej rodzinie, kręgu znajomych. Jeżeli ktoś jest wierzący, praktykujący w jakimś swoim wspólnocie religijnej, czy to w parafii, czy w innej formie, w zależności od wyznania, warto uświadamiać. Dlatego, szanowni państwo, już kończąc, patrzę na organizatorów, historii nie zmieniają masy. Historię zmienia zdeterminowana mniejszość, świadoma, mądra, która wie, czego chce, która ma jasny cel, która jest w stanie zapalić innych do swojej wizji. I tacy ludzie mogą zmieniać rzeczywistość. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję bardzo.
bardzo za wystąpienie. Czy w tej, pan doktorowi, czy w tej konwencji będziemy zadawali pytania jeszcze w momencie, czy na końcu? Ja myślę, że tak. Skoro jesteśmy świeżo po wykładzie pana doktora, to niewątpliwie wielu z państwa się różne pytania nasuwają. Myślę, że pan doktor jest do naszej dyspozycji, że jest szansa te pytania zadać chyba najlepiej teraz, na bieżąco. Myślę, że dajmy innym głos i zbierzemy pytania później. No dobrze, zrobimy dyskusję na koniec. Tak. Dobrze. Proszę o zabranie głosu pana profesora, ministra, czy nie ministra, profesora Gabriela Janowskiego. Już? Ja myślę, pan profesor będzie przyjmował. Pani profesor, gdybym mógł prosić przygotować się, bo rozmawiałem się wczoraj, że pani wystąpi po panu ministrze. Przerwę zrobimy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A co robisz przerwę? Jest jakieś jedzenie, zakąski, kto chce zrobić sobie przerwę, wychodzi, częstuje się, pije i tak dalej, i tak dalej. Szanowni zgromadzeni, czy może być piękniejsze słowo jak patria? Nie. Nie. Także gratuluję szanownym kolegom, że podjęli właśnie tę inicjatywę. Tak jest. Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem wystąpienia pana doktora. Zgadzam się z nim w 100%. O tej sprawie, o której pan mówił, do niej wrócę, tak jak mówiłem, bardzo krótko po wykładach. Szanowni Państwo, są dwie rzeczy, których nie unikniemy. W życiu, generalnie. Pierwsza rzecz to śmierć. Wieś. A druga? Czyli polityka. To są te dwie rzeczy. Jeżeli się odwrócimy od polityki, to ona może nas bardzo dotkliwie dotknąć. Proszę Państwa, żywność, tak. Żywność, czyli rolnictwo. I znowu nie muszę w tym gronie mówić, że przecież rolnictwo dało podstawę cywilizacji ludzkiej. Bo przedtem ludzie biegali za, polowali, zbierali, prawda, w lasach rozmaite roślinki, tym się żywili. Z chwilą, kiedy ludzie zajęli się uprawą i hodowlą, dali możliwość osadnikom, którzy zaczęli przeżycia, którzy zaczęli tworzyć miasta, a w miastach wytwarzała się kultura, prawda, szeroko rozumiana. A w ogóle rolnictwo to pochodzi od kultury, prawda, czyli od uprawy. Bardzo ciekawe, z jednej strony rolnictwo, orka sianie, a z drugiej kultura, czyli to, co ma człowiek najpiękniejszego, emanuje z niego i w ten sposób buduje kulturę, współżycie i tak dalej. Proszę Państwa, tu szanowny przewodniczący mówił, żeby mówić o przyszłości. Ale w przypadku rolnictwa sięgnę do przeszłości, bo dopiero rozumienie tej przeszłości być może zmobilizuje nas do działań właśnie takich przyszłościowych. Otóż trzeba podkreślić, że prawdziwie rolnictwo zostało docenione dopiero po II wojnie światowej. To powstająca europejska wspólnota gospodarcza, szanowni Państwo, ustanowiła wspólną politykę rolną jako jedną z czterech wspólnych polityk. Tworzyli ją znakomici politycy, prawda, pamiętacie? Tych, którzy byli ojcami, założycielami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. No i w związku z tym tworzyli odpowiednie prawa, żeby to rolnictwo rozwijać. Przeważała tendencja, że trzeba koncentrować rolnictwo, czyli zwiększać areały gospodarstw. I to bardzo intensywnie zaczęto robić, co doprowadziło nawet do nadwyżki żywnościowej. I w związku z tym przyjęto drugi plan niejako skrajny, to jest nawet odłogowanie. Płacono za odłogowanie, bo te, pamiętacie, wielkie ilości masła, tego wszystkiego, no przerastało możliwości zagospodarowania. No i trzeci, proszę Państwa, etap, w którym teraz jesteśmy, to jest co? No? Zamykanie rolnictwa. W jaki sposób tak? Czyli Zielony Ład. Zielony Ład, proszę Państwa, to jest
z punktu widzenia rolniczego słuszne pociągnięcie. Bo co się stało w międzyczasie? Rolnictwo zostało skrajnie uprzemysłowione. Czyli ta dziedzina, która nie powinna podlegać tym kryteriom uprzemysłowienia, została w ten sposób potraktowana. A co to znaczy uprzemysłowienie, proszę Państwa? To są olbrzymie ilości chemii, nawozów z tym związanych, pestycydów i tak dalej. Przypomnę, że na przykład, proszę Państwa, w latach 50. zużywano na świecie 15 milionów ton nawozów. A obecnie ile? 180 milionów, proszę Państwa, nawozów. A do tego dochodzą pestycydy, środki wzrostowe, no makabra, makabra. Proszę zauważyć, co mamy. Sztuczne smaki, sztuczne konserwanty, sztuczne, proszę Państwa, zapachy. No wszystko, co się dało, że tak powiem, zmanipulować, to zmanipulowano do granic możliwości. No przypomnę, że na przykład z kilograma, na kilogram dobrej szynki trzeba 1300 gramów mięsa. A ile się robi obecnie kilogramu szynki z kilogramu mięsa? 2,5 do 3 kg. Emulgatory, to wszystko, proszę Państwa, powoduje, że my nie jemy szynki prawdziwej, tylko pestycydy. No nazwijcie to tak dobitnie. No. No, dokładnie. Co się dzieje, proszę Państwa? Skutkiem takiej produkcji żywności bardzo obniżyła się jakość. Proszę Państwa, no to jest nie do pomyślenia. Jak jest to szkodliwe? Co mamy? Teratogenność, czyli płody są zniekształcone. Kancerogenność, czyli rak, który się rozwija. To są mutagenność, czyli zmiany genetyczne. Proszę Państwa, to wszystko się dzieje. A stosowanie środków ochrony, na przykład Roundupów w tym, w uprawie kukurydzy, powoduje drastyczne, proszę Państwa, też następstwa. Francuzi wykazali, to jest glifosat, tam jest substancją czynną, wykazali, że obecne pokolenie dzieci, proszę Państwa, jest mniej rozwinięte niż dwa pokolenia wcześniej, na skutek właśnie nadmiaru tej chemii. To jest tragiczne, co się dokonuje na naszych oczach. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska miała bardzo dobre normy, tak zwane branżowe. Były zakazane u nas te sztuczne, prawda, środki, substancje wzrostowe, antybiotyki, co wszystko, a dzisiaj jest to powszechne praktycznie w praktyce rolniczej. I co robić zatem? A tu jeszcze naukowcy wymyślili kolejną rzecz, bardzo niebezpieczną, to jest inżynierię genetyczną, czyli GMO, czyli krzyżowanie nie tylko w obrębie jednego gatunku, ale również pomiędzy królestwami. Królestwem. No, jakie jest królestwo? Są dwa. Zwierząt i roślin. Czy Państwo sobie wyobrażacie? No nie, to już... I teraz to się zaczęło... Pierwszy eksperyment był w 1973 roku. A dzisiaj, proszę Państwa, jest tak zwany gen BT, to jest gen bakterii, który wytwarza białko szkodliwe dla owadów. I to zostało wprowadzone do kukurydzy i do innych jeszcze roślin. Czyli odstraszają te, prawda, rośliny GMO, szkodników, nazwijmy to, ale już, że niszczą pszczoły przy okazji, czy jeszcze inne, to już się o tym nie mówi, prawda? No ale żeby tak Państwa pocieszyć i wzmocnić, to powiem tak. Wprowadzono na przykład gen skorpiona do kapusty. Pstrąga w truskawce mamy. A proszę Państwa, kurczęcia w ziemniaku. No przecież to są rzeczy niepojemne, ale one są. I mają wpływ na nasz organizm, o którym mówiłem.
Także, szanowni państwo, mógłbym mówić bardzo długo o tych wszystkich historiach związanych z tym rolnictwem, szczególnie tym uprzemysławianym. A co robić? No właśnie Europa się jakby trochę opamiętała i wprowadza teraz ten Zielony Ład. On jest troszkę odmienny od tego, co się proponuje w przemyśle, ale to jest to, o co ja jako minister, czy jeszcze wcześniej się w związku zabiegałem, mianowicie, żeby wytwarzać żywność metodami naturalnymi, takimi jak to robili nasi ojcowie. A co się stało? Mamy monokultury, prawda? Czyli przez wiele lat na tym samym polu uprawia się tę samą roślinę. To powoduje kompletne wyjałowienie gleby, w związku z tym dodaje się nawozy. Nawozy są w innym trybie pobierane niż z próchnicy rozkładającej się substancji organicznej, co też nie wpływa dobrze na samą roślinę, no a duża część wpływa do wód, czyli znowu nam zatruwa wody. I tu mógłbym podać wiele przypadków takich właśnie skrajnych, nierozsądnego działania na rzecz, prawda, jakości rolnictwa. I co trzeba robić, żeby to odmienić? No, zacząć produkcję normalną. Na przykład to uprzemysłowienie doprowadziło do tego, że zwierzęta, na przykład krowy są na rusztach. Czy państwo sobie wyobrażacie, jak można żyć, mając ruszta, gdzie się faktycznie nie można położyć? I ja studiowałem w Holandii w latach 70. i to rolnictwo z bliska widziałem. I byłem przerażony. Mówię, nie daj Boże, żeby to do Polski przyszło. To jak byłem minister, to mnie odczciwił arcybiskup Janowski, chce skansen zachować. Proszę państwa, ten skansen dzisiaj to był potężny nasz kapitał. Ale myśmy poszli w te kolejny uprzemysłowionego rolnictwa i skutki mamy takie, jakie mamy. A zatem co czynić? No i znowu, trzeba wrócić do normalnej hodowli świń, prawda? Byłem niedawno w Kurniku pod Poznaniem i tam zobaczyłem, wiecie państwo co? Uśmiechnięte świnie. Dokładnie tak uradowanych zwierzaczków, to ja nie widziałem. Mianowicie tam była ściółka mniej więcej w wysokości 1,30 m, bo ten rolnik dodawał słomy. Drzwi nawet zrobił takie łamane, żeby można było więcej tej słomy wkładać. I widzę świnie, proszę mi wierzyć, nazwałem je uśmiechnięte. Biegają, dokazują, w tej słomie tam sobie, prawda, robią jakieś nory, no. Uśmiechnięte świnie, a wejdźcie do normalnej obory. Przecież tak już w przemysłowej produkcji kombinuje się, że świnia ma określoną przestrzeń. Zresztą to dotyczy też kurczaków, prawda? I co? Jak jest mała świnka, no też to może się położyć. A jak przytyje, to już nie może się położyć, bo ma sąsiada obok, który też musi stać na tych nogach, prawda? Bo nie ma miejsca do przysłowianego, żeby się położyć. Także to są, proszę państwa, niewyobrażalne rzeczy, które zachodzą na naszych oczach. Ja mówiłem o tej monokulturze. Proszę państwa, rocznie 25 miliardów, 25 miliardów próchnicy ziemi próchnicznej jest likwidowane. No to są rzeczy zupełnie nie do wyobrażenia. I dlatego ja w 2015 roku uruchomiłem taki program pod tytułem PQF, Polish Quality Food, Polska Jakość Żywności jako miara najwyższej jakości, bo uważałem, że my możemy tylko konkurować jakością. Szynka polska w Stanach Zjednoczonych była, proszę państwa, jedną z najlepszych tych wyrobów, najlepszy wyrób mięsny. Szynka polska. Polish best, prawda? I to było na małych stacyjkach w Stanach Zjednoczonych, prawda, reklamowane. Tak. Będąc w Anglii, zostałem zaproszony na takie posiedzenie grupy handlowej. No i tam byli z Egiptu, z Rumunii, z Polski, zewsząd. I ten handlowiec mówi, no kontrakty takie i dochodzi do cebuli. Mówi, proszę państwa, my możemy kupować tylko cebulę Polish Quality. Polska jakość cebuli była uznana w Anglii za standard.
Rzeczywiście, tutaj na polach, proszę Państwa, dzisiaj zabudowywanych, to jest kolejny problem, woli i tam dalej, proszę Państwa, pan doktor Zajączkowski bodajże tę odmianę wyhodował i tam były olbrzymie uprawy. A dzisiaj co tam jest? Blot, proszę Państwa, to jest kolejny skandal, którego jesteśmy świadkami. Gleby najwyższej jakości są dzisiaj zabudowywane czy betonowane. Tam u nas szczególnie, panie. Chcę Państwa, jest. Jesteśmy sąsiadami. No i tam walkę prowadzimy, a lotnisko, proszę Państwa, w Baranowie, Centralny Port. To będzie kolejne, prawda, wywłaszczenie tysięcy hektarów najlepszej gleby w Polsce. Jedynki, dwójki. Proszę Państwa, to jest tak zwana ziemia błońsko-sochaczewska. A czy Państwo wiecie, jaka jest jakość polskich gleb? Najgorsza w Unii Europejskiej. Czy sobie wyobrażacie? Mamy tylko 0,4% gleb klasy pierwszej. Mamy 2,9% klasy drugiej. No tam pod 20 podchodzi trzecia. No i najwięcej czwórki, piątki, szóstki. I na naszych oczach ta gleba jest wyłączana z uprawy właśnie pod to wzięcie stodoły, centra logistyczne i tak dalej. Nie będę rozwijał, bo nie mamy czasu. Żaden kraj sobie na to nie pozwala. W Holandii, proszę Państwa, jak jest wyznaczona granica zabudowy, to żeby królowa Beatrice przyszła i interweniowała, to nie załatwi tej sprawy. W Polsce niestety. Szanowny Panie, przekroczyłem czas, ale jako nauczyciel akademicki 45 minut najczęściej musimy, więc i tak troszkę mniej teraz Państwu czasu zająłem. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Panie Profesorze. Mamy w tej chwili godzinę 14.12. Proponuję do godziny 14.25 przerwę. Po lewej stronie, po wyjściu sali, mamy kawę, herbatę, ciasteczka i wracamy na sali. I następną o zabranie głosu poproszę panią profesor Marię Szyszkowską. No to idziemy na przerwę. Ja chciałbym zapytać, czy to tam profesor Wiktor, Zbigniew Wiktor z Wrocławia, bo miał kilkanaście minut. Dobrze, ja go nie znam.